Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprowadzić metro w Londynie, w symulatorze kolei, jakim jest TSW3. Metro Wielkiego Londynu jest najstarszym metrem na świecie, a składy, które jeżdżą na liniach metra, swoją nazwę mają zależną od roku zamówienia danego składu. My dzisiaj poprowadzimy skład z 1973 roku MK2. Zamykamy drzwi do przedziału pasażerskiego używając lewego przycisku myszy. W razie potrzeby, załączamy lampę oświetlenia kabiny. Załączamy lampę miejsca docelowego. Załączamy lampę wskaźnika. Załączamy reflektor przedni. Załączamy światło tylne, lewe i prawe. Siadamy na miejscu kierowcy, naciskając na klawiaturze literę E. Ustawiamy hamulec zespolony, pozycję zwolnienie używając na klawiaturze litery A. Wciskamy reset zaworu z ostrzeżeniem dźwiękowym na lewym słupku. Ustawiamy hamulec zespolony na pozycję manewry. Podajemy sygnał dźwiękowy, wciskając na klawiaturze spację. Wyhamowujemy skład ustawiając hamulec zespolony w pozycję nastawny 1 wstrzymać. Zwiększamy siłę hamowania przesuwając dźwignię hamulca zespolonego w pozycję nastawny 2 używając na klawiaturze litery D. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.